Za nami jedne z najważniejszych wyborów, które w największym stopniu wpływają na rozwój naszych małych ojczyzn. Frekwencja na Dolnym Śląsku według danych Exit Poll wyniosła niespełna 49,5%, co jak na wybory samorządowe i tak jest dobrym wynikiem. W największych miastach powiatu dzierżoniowskiego już w pierwszej turze zwyciężyli dotychczasowi włodarze. W Bielawie wybory na burmistrza wygrał dr Andrzej Hordy, zdobywając 50,71% głosów. W Dzierżoniowie zwyciężył Dariusz Kucharski z wynikiem 56,41% głosów. A w Pieszycach Dorota Konieczna Enozel uzyskała poparcie na poziomie 57,19%. Wybory na wójta gminy Dzierżoniów wygrał Marcin Pięt, zdobywając ponad 57% głosów. Poprosiliśmy o kilka słów podsumowania wyżej wymienione osoby. To duża satysfakcja i radość, zapowiedziane zaufanie bo no, tym razem startowałem w roli funkcjonującego burmistrza, czyli osoby, która przez ostatnie pięć lat sprawdzała się w boju. Poprzednio, jak startowałem, byłem pretendentem i ludzie, można powiedzieć, tak na kredyt to troszeczkę głosowali na moją kandydaturę. Udało się to w drugiej turze. Dziś z dużą radością przyjmuję wynik, że już w pierwszej turze mieszkańcy Bielawy zdecydowali się, że chcą, abym zarządzał miastem przez kolejne pięć lat. No właśnie, z powiatu Dzierżonickiego w Bielawie było najwięcej kandydatów na ten burmistrza. To prawda. I tu trzeba jeszcze dodać, że to byli kandydaci firmowani przez ogólnopolskie partie, duże partie jak Koalicja Obywatelska, jak Prawo i Sprawiedliwość, jak Trzecia Droga, gdzie jak pokazały wyniki do y, wyborów do naszej Rady Miejskiej, y, te szyldy dawały dużą przewagę, bo przyznam szczerze, że osoby tak no, dość mało znane w Bielawie, ale startujące z określonych y, list, weszły do Rady. I tak samo tutaj. Moi kontrkandydaci, no część z nich była mało znanymi osobami, natomiast sam szyld dawał im pewną przewagę, taki handicap. Natomiast mieszkańcy Bielawy, wybierając burmistrza, decydowali raczej się głosować za osobą, a nie za szyldem i dzięki temu już w pierwszej turze udało się przesądzić o wynikach wyborów. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za oddane głosy, za to, że mieszkańcy wybrali kontynuację rozwoju, rozwoju miasta prowadzonego. Przeze mnie. No Dla mnie to oczywiście bardzo duże wyróżnienie, ale też bardzo się cieszę, bo to oznacza, że to, co do tej pory robimy, rzeczywiście ma sens, jest akceptowalne przez naszych mieszkańców i ten rozwój miasta jest właściwy. Dlatego no, do ciężkiej pracy. Tak? To tak jak zawsze mówię, że kampania to, i wybory to nie jest taki jednorazowy akt, jest to efekt ciężkiej wieloletniej pracy. No i taka właśnie przede mną. Pięć lat e, ma ciężkiej pracy, bo do wykorzystania e, duże środki, do zrobienia duże inwestycje w bardzo krótkim czasie, e, duże środki do wydania również na projekty społeczne. Dlatego bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo pracy, ale ja się pracy nie boję. Czekam na te wyzwania, więc jestem absolutnie do tego gotowa. Cieszę niezmiernie, bo po raz trzeci uzyskać wynik taki, który w pierwszej turze daje możliwość bycia burmistrzem miasta, no to jest wielki sukces. Ja bardzo bardzo się z tego cieszę. Oczywiście w tym momencie chciałem podziękować wszystkim wyborczyniom, wyborcom, którzy na mnie zagłosowali. Daliście mi państwo ten mandat zaufania po raz trzeci. No wynika to, mam nadzieję, z tego, że ta działalność dotychczasowa, te prawie 10 lat, pokazało, że mam ten przepis, mam pomysł na nowoczesny dzierżoniów, a po drugie zaufaliście mi państwo, że właśnie te kolejne 5 lat jeszcze, które będę burmistrzem, wniosek dla dzierżoniowa dużą taką wartość i, i to solidnie państwu obiecuję. Także oczywiście bardzo się cieszę tutaj dzisiaj przychodząc do pracy. Moi współpracownicy przywitali mnie tortem, zaśpiewali 100 lat. No i taka piękna laurka, która też pokazuje, że, że ta atmosfera tutaj w urzędzie powoduje, że naprawdę ta praca jest miła, przyjemna i, i wszyscy działamy, pracujemy dla dobra dzierżeniowa. Dzisiejsza noc można powiedzieć zakończyła się sukcesem, ponieważ 2077 głosów pozwoliło na to, że wygrałem wybory na Wójta Gminy Dzierżoniów. Jest to nie ukrywam sukces, który zawdzięczam przede wszystkim mieszkańcom, którzy poszli do urn wyborczych i zdecydowanej większości oddali na mnie głosy. Nie będę też ukrywał, że chciałbym przede wszystkim rozpocząć od podziękowań dla mojego komitetu osób, które startowały jako kandydaci do Rady Gminy Dzierżoniów z Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Pięta dla Gminy Dzierżoniów. Dziewięciu radnych otrzymało nominację do tego, żeby przez najbliższą pięcioletnią kadencję sprawować mandat radnego. Ja jako również kandydat na wójta uzyskałem poparcie. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest duże zaufanie, to jest duży obowiązek, ale też przede wszystkim odpowiedzialność. Cieszę się, że ten program, te propozycje, te rozmowy z mieszkańcami przyniosły dla nas pozytywny efekt. Też w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które no, niestety nie uzyskały wymaganego poparcia, żeby być radnymi, ale też mają duży udział w tym sukcesie. No, oczywiście, nie należy też zapominać o najbliższych członkach rodziny, bo dwumiesięczny maraton kampanijny powoduje to, że rodzina również tutaj jest tym bardzo istotnym, ważnym wsparciem. Ja na takie wsparcie mogłem liczyć. Też mogłem liczyć na wsparcie wielu osób, które dobrym słowem, gestem, jakimś takim możliwością wywieszenia na przykład banerów wyborczych pozwoliły na to, że że moja osoba i moi kandydaci osiągnęli ten sukces. Ja też nie będę ukrywał, że jestem gotowy do współpracy z każdym dla dobra gminy Dzierżoniów. To, co też powtarzałem i to co też mówię bardzo mocno, że hasło Razem Możemy Więcej jest rzeczywiście taką wartością wewnętrzną, niesie pewną wizję, przesłanie, że wspólnie działamy dla dobra gminy Dzierżoniów. Ponad podziałami politycznymi, ponad pewnymi animozjami. Dzisiejszy czas przestrzeni politycznej pokazuje społecznej nawet że nie należy iść tą drogą polaryzacji, tylko należy iść właśnie drogą dialogu i współpracy. Na tym będzie mi zależeć. Myślę, że przede mną też duża odpowiedzialność. Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.